is in a hot mess. He probably wanted to see her in a hot dress. Combo isn't flowing, his mind is focused on other things. How when is it time to initiate? Got a very big ego and a pack of know what you wanna, but I won't be on my check. She was thinking about the future in a long term mind. Hey, cause he's never been a long term guy. Hey, how the fuck did I just take the wrong turn? I'm stuck, this date is a slow burn. I just don't learn, tell me how the scenario doesn't come with escape plans. Need a little back door, she just wanna chat for about her dreams, ambitions on a deep one. Talking about the world, tell me what you stand for. Witamy Państwa bardzo serdecznie z obiektu Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Spotkanie komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Oglądamy dziś kolejne spotkanie ligowe Division Rivals. Możemy się spodziewać dobrego meczu, prawda Jacku? Darku, mam cichą nadzieję, że to spotkanie nas czymś zaskoczy. Oczywiście pozytywnie. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Wyjdą na ten mecz w systemie 4-2-4, który zwiastuje nawałnicę ataków. Nie sądzisz, że mocno ryzykują? No, trener musi mieć jakiś specjalny plan na ten mecz, bo to nietypowe ustawienie. Nie bez powodu rzadko która drużyna nim gra. Z tak wąską linią pomocy ciężko rozegrać piłkę, a boczni obrońcy nie mają żadnej asekuracji. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Chyba nie całkiem mu to wyszło. Zdaje się, że nieczysto trafił piłkę przy tym uderzeniu. Jakoś tak czubkiem głowy zamiast czołem. Może zobaczymy to w powtórce. A teraz skład gości. Zobaczymy ich w ustawieniu 4-4-2, ale z drugą linią ustawioną w rąb. Takie ustawienie linii pomocy pozwala na łatwiejsze wsparcie linii ataku przez wysuniętego zawodnika, a jednocześnie zwiększa możliwości rozbijania ataków rywala. Próba odebrania piłki kończy się faulem i upomnieniem od sędziego. Dembele. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. I piłkę przejmują rywale. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Mbappé. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. W dalszym ciągu mamy wynik bezbramkowy, a było naprawdę blisko i powinno być 1-0. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Idzie do przodu. Nic nie będzie z tego dośrodkowania. Przejęła obrona. I zaczną teraz z autu. Jordi Alba. No i strata piłki. Costa. Czy będzie prowadzenie? Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Nieudany strzał. To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły. Takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boisko. Za moment wznowią wrzutem z autu. Umtiti przejmuje piłkę. Genialne podanie. Ach, świetne wyjście. Zdołał wyłuskać piłkę. Tak, bo minimalny błąd i byłby rzut karny. Na N'Golo. Ładnie po skrzydle. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Pospieszył się z wyjściem. Szkoda. Była szansa na gola. Jest spalony. Floresi. Przy piłce Rivaldo, Lionel Messi, Mbappé. To musi być gol! Ależ to była fantastyczna obrona! Lozano,
Teraz szansa na prowadzenie. No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Qualiarella. Ładnie pomyślane. Prostopadle, udanie. Ale mu tam wyłuskał piłkę. Kylian Mbappé. Świetne podanie za plecy rywali. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Dalekie wybicie przez bramkarza. Jest szansa na kontratak. Lozano. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. No, wyglądało groźnie, ale nie wyszła im ta kontra. I tak oto tracą piłkę. Ależ go wypatrzył. Zobaczymy, co teraz zrobi. Może uderzać na bramkę. I piłka w rękach bramkarza. Qualiarella. No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Jest przy piłce, będzie groźnie. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Niestety strata piłki. Dobre podanie za plecy obrońców. Mbappé! Udanie broni, piłka cały czas w grze. Muriel. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Za linię obrony bardzo sprytnie. Dobrze teraz bramkarz. Ten rzut rożny może przynieść prowadzenie w tym meczu. Z rożnego, krótko, do czekającego kolegi. Ależ przechwyt, pięknie. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Brawo, Ależ, jest szansa. Teraz, teraz. Doskonałe rozegranie tego kontrataku. Po przejęciu piłki od razu włączyli piąty bieg. Nie pozwolili rywalom wrócić do obrony. Widzimy teraz powtórkę ostatniej bramki. A wykończenie było tu czystą formalnością. Przy strzale mógł nawet zamknąć oczy, a i tak by trafił. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Teraz Lionel Messi. To może być wyrównanie. I jest! Gol, proszę Państwa! Ta bramka może odmienić losy tego meczu. Wyrównali i na pewno będą chcieli powalczyć o zwycięstwo. Przekonamy się niebawem, czy pójdą za ciosem. No, jak widać, przewagę w meczu można bardzo łatwo utracić. Najłatwiej jest stracić bramkę zaraz po strzeleniu. Jak w tym przypadku, obrona przestaje uważać i takie są tego skutki. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Trzeba to dobrze rozegrać. 1-1 to rezultat po pierwszej połowie. On chyba dzisiejszego występu do udanych nie zaliczy. Podsumujmy jego dokonania w tym meczu. No, zdecydowanie nie jest to jego dzień. Wszyscy oczekiwali od niego aktywnej i przede wszystkim skutecznej gry z przodu. Częstych ataków na bramkę, goli, a z tym wszystkim, jak nam realizator właśnie pokazuje, nie jest najlepiej.
Przed nami druga odsłona dzisiejszego spotkania. Jak dotąd mieliśmy wyrównany pojedynek, co odzwierciedla rezultat widoczny na tablicy wyników. Okazja do dośrodkowania. Aj, słabe wybicie obrońcy, wciąż jest zagrożenie. Lionel Messi. Blisko pole karne, może strzelać. Ależ okazja Messiego! Znakomita interwencja, niebezpieczeństwo zażegnane. Antoine Griezmann. Strzał Griezmana! Teraz szansa na prowadzenie. Gol! Piłka w siatce! Griezmann! Świetnie się tam teraz znalazł. Ten gol nie jest zaskoczeniem. Grają lepiej, oddawali na bramkę rywala strzał za strzałem, któryś musiał w końcu okazać się skuteczny. Tak jest, mają przewagę na całym boisku. Bije od nich jakaś pewność siebie. Bez trudu kontrolują dziś przebieg meczu. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. No, rzeczywiście kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Dembele, piłka u Messiego, uporał się. Lionel Messi! Strzał, ale prosto w rywala. Muriel. Acheampong. No, zmylił teraz całkowicie obrońców. No, coś musi z tego być. Nainggolan dopada do piłki. Jest! Bramka daje... Wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. No, zaskakujące. Trener decyduje się wymienić aż trzech zawodników. Wyrównana gra. Ta bramka doprowadza do remisu. Zagrywa piłkę na skrzydło. Trochę się zbliżył do pola karnego. Przejmuje piłkę na skrzydle. Douglas Costa. No, mogą teraz skarcić rywali. No, teraz tempo tego kontrataku trochę spadło. Gareth Bale. Luis Suarez. Znakomite podanie Suareza na wolne pole. Tak! Proszę Państwa, bramka! I obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Szybko odrabiają straty do rywali. Piękna odpowiedź. I znowu zaczynamy mecz od nowa.
Nie da się ukryć, że nie był to jego najlepszy występ. Tak, trener słusznie zdejmuje go z boiska. Dziś mu ewidentnie nie szło. No, będzie się działo. Jest 3-2. Ma sporo możliwości. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Costa. Promes. Piłka w pole karne. Są tam koledzy. Ale z jaką łatwością obronił tę główkę. Nawet się nie spocił. Muszą się bardziej postarać, jeśli chcą go pokonać. Będzie chyba podawał. A Czempong! Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Udany pressing, mają piłkę. To może być wyrównanie? Świetnie teraz Ter Stegen, gramy dalej. Gospoda. Piłka idealnie za plecy obrońców. Ależ okazja Suareza! Mamy bramkę! Mówi się, że mecze wygrywa ten, kto popełni mniej błędów, ale błędy na rywalach można też samemu wymuszać, tak jak w tym przypadku. Tak jest, cała drużyna ciężko pracowała, by odebrać tę piłkę. Jest 4-2. Przewaga bezpieczna, ale wszystko jeszcze może się tutaj zdarzyć. Ma teraz trochę miejsca. Teraz. Bramka! Kto jak nie on? Luis Suarez! Wspaniale się tam znalazł. Ależ to było niesamowite uderzenie. Bez zastanowienia huknął z powietrza. To wymaga wspaniałej techniki. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Udana próba rozciągnięcia gry. No, może być groźnie. Może zdecydować się na strzał. Piłka dośrodkowana z rogu. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Co teraz zrobi? Fatalne dośrodkowanie. Piłka ląduje za linią i bramkarz wznowi grę. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Promes. Zostawił nas. Może spróbować szczęścia. Ależ odbiór. To wymagało zimnej krwi. Douglas Costa. Nieprzemyślane to podanie. Prosto do rywala. Piłka oddana za bezcen. Nainggolan. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? No, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. A wydawało się, że piłka zmierza w świat. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Suarez jednak złapany w pułapkę offside'ową. Marny występ tego zawodnika. Nie błysnął dzisiaj. Wydaje się, że miał wyjątkowo zły dzień. Miejmy nadzieję, że do kolejnego spotkania zdąży się otrząsnąć. Spójrzmy na to podanie. Douglas Costa. Do końca regulaminowego czasu gry 9 minut. No, zmylił teraz całkowicie obrońców. Niestety, strata piłki. Pięknie go dostrzegł. Ależ zły na sędziego. Nie ma jednak racji, był spalony. No, żałuję, bo miał sytuację na strzelenie bramki. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Wrzutka do Suareza, ma... Tak, proszę Państwa, jest gol! Ależ on się teraz cieszy! Ależ pech! Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. Kolarow. Promes. Idzie z piłką do przodu. Ma dobrą okazję do strzału! Gol! Ależ niesamowity strzał!
Ogląda się coś takiego podczas treningów, ale w meczu robi wrażenie. Kapitalne uderzenie nożycami, piłka leciała prosto do bramki, zaskoczył wszystkich. 5-3, festiwal strzelecki trwa. Chwila radości dla fanów i drużyna zdobywa gola. Sytuacja znacząco się już nie zmieni, ale może trochę poprawią się nastroje. Na pewno zdają sobie sprawę, że wynik rywalizacji nie ulegnie zmianie, ale mają chociaż tę bramkę na pocieszenie. Gareth Bale, Carvajal, Lewandowski. Dobre odebranie piłki bez faulu. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Nie z piłką na bramkę. No i mamy stratę piłki. Znakomicie teraz przeciął to podanie. Proszę, ile znaczy dobre ustawienie? No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Costa, Nainggolan. Jest szansa! Świetnie blokuje ten groźny strzał. Przy tym rzucie rożnym nawet bramkarz chce wesprzeć swój zespół. Zawędrował na pole karne rywali. I znowu dobrze ustawiony obrońca blokuje strzał. Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie. Koniec. Brawo, ale jest szansa! Switch phone numbers like clothes. Why you can't answer me? Cause I got more.